Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak statystyka opisowa, matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa, ekonometria finansowa czy inne przedmioty, których zakres cały możecie znaleźć na zadaniaprojekty.pl. Jeżeli macie konkretne zadania, jak najbardziej od razu możecie pisać je w załącznikach do maili na pisanych na adres zadania@projekty.wp.pl. A dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie ze statystyki matematycznej z działu estymacja przedziału, czyli inaczej, estymacja parametrów rozkładu, czyli na przykład średniej, odchylenia standardowego czy odsetka. W tym zadaniu konkretnie będzie chodziło o przedział dla średniej. Gdy mamy taką, powiedzmy, zadanie, gdzie mamy do wyznaczenia przedziały ufności, to my musimy w tym momencie obliczyć, albo już mamy policzone, podstawowe miary dotyczące próby, czyli odchylenie standardowe, ile wynosiło i jaka była średnia arytmetyczna, gdy na przykład badamy miesięczne wydatki na turystykę, sport i wypoczynek i wiemy, że to było podane w złotych na osobę i musimy, co najważniejsze, wiedzieć, ile osób było wziętych do badania, czyli jak liczna była próba, jako taki mały wycinek całej populacji generalnej. Generalnie musimy wiedzieć w tym momencie, czy próba była dla nas duża, czy była próba mała. Jeżeli ja wiem, że na przykład z badanych było 50 jednostek, to w mojej kwalifikacji próba jest już duża, bo przekraczała 30 jednostek. Czyli gdybyście mieli inny przypadek, czyli na przykład u Was było przyjęte, że próba jest dopiero liczna, gdy przekracza 100 czy nawet 120 jednostek, ja bym na Waszym miejscu uznała, że próba jest mała. Ale jeżeli macie kryterium wielkości próby do 30 i powyżej 30, no to ja bym powiedziała, że próba jest tutaj duża. Jeżeli wiemy, że przedział ufności ma być zbudowany przy poziomie ufności 90%, to my możemy przyjąć, że wartość krytyczna z rozkładu normalnego, nie dla 5% naturalnie, tylko dla 10%, tak powinno tu być zapisane, to jest 1,64. Tam to jest błąd. I teraz, jeżeli wiemy, że przedział ufności jest zapisany następująco, gdy mamy badania na podstawie populacji, na podstawie próby, gdy ona jest duża, to zobaczcie, co my tutaj bierzemy pod uwagę. P, tutaj pierwszy symbol, oznacza, że to jest prawdopodobieństwo. Mi, które jest w środku, to jest średnia arytmetyczna, ale dla całej populacji generalnej. To jest symbol średniej arytmetycznej, ale dla populacji generalnej, czyli dla wszystkich rodzin, na przykład w Polsce. A średnia arytmetyczna jest to wynik z próby, czyli tutaj jest podane na podstawie 50 jednostek. I teraz u alfa czy z alfa, zależy jaki wy macie zapis, jest to ta wartość krytyczna, którą potrzebujecie z treści zadania wyciągnąć, czy powiedzmy obliczyć do treści zadania, jest nam niezbędna. OS to jest odchylenie standardowe z próby, które jest policzone na podstawie tylko 50 jednostek i pierwiastek z M to jest pierwiastek z wielkości próby. I 1 minus alfa jest to ten nasz współczynnik ufności, na ile procent my jesteśmy pewni, że dobrze te wyniki przeniesiemy z próby na populację generalną, czyli na 90%. Gdy teraz zobaczycie, podstawiamy sobie nasze dane dotyczące zarówno średniej odchylenia standardowego z próby, jak i mamy wartość krytyczną z rozkładu normalnego, czy to z tablic rozkładu normalnego, czy z tablic dystrybuanta rozkładu normalnego, to w tym momencie mamy podstawienie, gdzie P to jest, mówiłam, element stały, mi to jest element stały, te takie U z ogonkiem, jak to ludzie mówią, i 0,9. Po podstawieniu otrzymujemy, że możemy to tak czytać, że z prawdopodobieństwem 90% średnia wartość wydatków na turystykę zawiera się między 98 po przecinku a 111 po przecinku złotych na osobę. Oczywiście w interpretacji musicie zarówno powiedzieć, na ile procent te średnie miesięczne wydatki zawierają się w przedziale od do. Musicie oczywiście podać konkretne, dokładne wyniki. Najlepiej Wam polecam do przynajmniej trzech miejsc po przecinku,
2 to za mało, a powyżej 3 to za dużo, już mi się wydaje. I musimy podać jednostkę obliczeniową. Także ja na ten czas kończę omawianie zadania. Naturalnie dotyczyło statystyki matematycznej, działu estymacja parametrów rozkładu, a dokładnie chodziło mi o zbudowanie przedziału dla średniej w przypadku, gdy mamy dużą próbę. Na innych filmach, które ja zaraz albo nagrałam, albo są już w trakcie nagrywania, pokażę, jak się wyznacza przedziały ufności dla średniej w pozostałych przypadkach. Czyli gdy wiemy, że rozkład jest normalny, a znane jest odchylenie standardowe z populacji generalnej, albo jak jest próba mała. Sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko wtedy będziecie mieli szansę na zaliczenie tego, czy kolokwium, czy egzaminu, co Was będzie czekało. Proszę Was bardzo serdecznie o subskrypcję mojego kanału, czy bezpośrednio tego filmu. Udostępniajcie te filmy znajomym i sami korzystajcie z wszystkich filmów, które udostępniam i umieszczam na playlistach. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i zachęcam do nauki. Statystyka nie musi boleć.